drużynę Falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Wiadomo, że im więcej, tym korzystniej, ale cieszymy się z tego, co mamy. Mogło być kilka punktów więcej, ale na tyle dzisiaj było nas stać. Chyba nie jest to zły wynik. Wynik jest nadal, czy ewentualny awans jest sprawą otwartą. Trochę odpoczynku, który się przyda, szczególnie mi. No i w niedzielę idziemy walczyć. Jak pan ocenia swoją dyspozycję? No początek nie ma co mówić, nieudany, prawda? 2-0 na dzień dobry, później już było lepiej. Lepiej było? A nie? Później było bardzo dobrze, bo dwa biegi wygrane drużynowo. No, trudny okres dla mnie generalnie, bo dwa takie poważne upadki. Później od piątku w łóżku leży z wirusem i tak szczerze mówiąc też się troszkę obawiałem. Później dwa biegi, a widzieliśmy jakie były, zmiana motocykla i później już było bardzo dobrze. Bieg nominowany, no ryzyk fizyk. Chciałem bardzo dobrze startować. Nie było to źle, jednak minimalnie zbrakło. Tam w porównaniu ta zewnętrzna tak jakoś nie niosła idealnie. Szarpałem, no ale suma summarum było mi już i czwarty, i trzeci, znowu czwarty. No, dałem z siebie 100%, no, ale starczyło tylko na walkę bez punktów. Najważniejsze, że też w biegu nie przegraliśmy drużynowo. No, dobra zawodu jechaliśmy, nie oszukujmy się. No i co? Czekamy na rewanż. A co pan może powiedzieć o torze, bo takie można było odnieść wrażenie, patrząc chociażby po programie, że pierwsze pole i to trzecie startowe no super niosło, natomiast te dwa pozostałe niekoniecznie. No nie miałem dzisiaj przyjemności ani razu startować z pierwszego pola, niestety. Tak to ta z tej tabeli układu pól dwunastka ma, albo dwa razy pierwsze, albo ani razu, bo niestety ani razu. Dominowany też nie miał tej przyjemności. Musiałem szarpać, no ale to jakby jest sprawa drugorzędna. Tor był świetnie przygotowany, można było powalczyć. No i tyle. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria. We'll be right back.